Jak dobrze widzicie, moja postać zmieniła nieco image. Teraz jest białym wilkiem. Jesteśmy właśnie w lokacji, dzięki której możemy odebrać misję związaną specjalnie z naszym dzisiejszym walentynkowym wydarzeniem. Jak widzicie, jest mały problem tutaj z wymiarami ekranu, bo coś się po prostu stentegowało, że teraz mi nagrywa 4:3. Muszę po prostu mieć, no cóż, lepszy monitor, ale za to jest intro. Dzień dobry, albo dobranoc, zależy kiedy oglądacie. Ostatnio wymyśliłem jakieś origin story, no coś w ten deseń, kim są właściwie te moje postacie, którymi tutaj gram, które widzicie na YouTubie. Wielki ognisty wilkołak to jest Albert Hoffman. To jest, proszę ja was, pochodzący z RPA. Pochodzący z RPA. Urodzony w Belize, mieszkający na Jamajce. No koleś jakiś. No i tutaj ten, coś skraszowało grę i ten, i się popsuło i będzie koniec odcinka. Dziękuję, że byliście ze mną, pamiętajcie, komentujcie, subskrybujcie, czerwony magiczny guziczek i dziękuję, nie no, żartowałem. Oczywiście cięci. No i jestem z powrotem. Tym razem w tym evencie tylko Gotham jest usiane tymi wydarzeniowymi minimisjami, że tak powiem. Są jeszcze oprócz zbierania tych kryształów, no to oczywiście misja dla wielu graczy, która już niebawem. No i jeszcze dwie, jedna taka na zbieranie jakichś tam artefaktów czy czegoś takiego. Natomiast druga to wyścig powietrzny. Nie nagrałem, ale to nie jest nic w sumie takiego bardzo ciekawego, myślę. Chociaż i ten. Jeśli chcecie, no to możecie. Możecie napisać. Tylko śpieszcie się, bo do tego czasu wydarzenie, event trwa do końca lutego. Film będzie wrzucony w połowie, więc no. Później ewentualne czekanie kolejny rok. O ile ten wyścig nadal będzie. Ale raczej tak. Dobre chociaż jest w tym, że te sezonowe eventy w DC Universe Online się powtarzają. O, widzicie, czego się nauczyłem. Oryginalnie jest to Numlock, ja zmieniłem sobie na Control, łatwiej. Bo mam ten Control C, Control V przy dodatkowych przyciskach w myszy.
Więc też oddaję kontrol, nie można kombinacji klawiszy, no, ale to, to spoko. Zifon robi tylko te rzeczy, które jest 100% szans na to, że mogą powrócić. No, w Simsach niby, jak ja gram, no to też są takie, ale no jednak nie wiadomo, kiedy powrócą. Chyba jeden typ już w ogóle tak totalnie odpadł, bo były kiedyś takie do kupienia za walutę premium, a teraz są tylko za normalną. I to one są teraz te rzeczy dające punkty do eventu, praktycznie na każdy event. No przynajmniej nie trzeba na każdy kolejny event nowych przedmiotów dających punkty kupować. No ale o swoją drogę. Ten ruch, który oryginalnie jest pod numlokiem, akrobatom daje taki nieskończony skok bez opadania, latającym po prostu szybsze przecinanie powietrza, a speedsterom szybsze przecinanie rzeczywistości. Akrobata ma najgorzej, ale przynajmniej dzięki temu hakowi praktycznie porusza się szybciej od speedstera. No dobra, ale my teraz przejdziemy sobie do misji właśnie dla wielu graczy. Są tu dwa typy. Po pierwsze, gdzie musimy walczyć z doktorem Freezem. Teoretycznie jest to dla bohaterów, praktycznie no to zdarza się losowo. Akurat chciałem pokazać wam dwa. No i przypadkiem akurat tak się zdarzyło, że akurat dzisiaj, w ten dzień nagrania, no to tak mi się ułożyły karty, że praktycznie nasz złoczyńca dostał misję dla złoczyńców, nasz bohater misję dla bohaterów. No a właśnie jako złoczyńca musimy pokonać Carol Ferris, ten kosmiczny... To jest chyba mapka Minecraft... Boże, Minecraft. To jest chyba mapka chyba raczej... Nie, to jest mapka Mirror's Edge. Tak, chyba to jest właśnie ta mapka. Nie pamiętam dokładnie nazwy, mapka będzie w opisie do filmiku. Gwiezdny szmaragd, wiecie, tą dziewczynę Hala Jordana, ta co też z nim w tym jakimś ośrodku lotnictwa, czy no jak, co to w każdym razie było, ale z nim pracowała. Powinienem zmniejszyć chyba jakieś ustawienia tego, liczby klatek w OBS-ie, bo tutaj strasznie, jak widzę, nawet, no już jest nagrane na to po ptokach, ale no całkiem klatkuje. Najlepiej to by się w ogóle nowy komputer zdało kupić, ale pieniędzy nie mam, no. Jak tu żyć? Najlepiej wcale. No i jesteśmy już w Hall of Doom, a naszą nagrodą jest Pretty Kitty Backpack. Style Cat Plush Backpack. A jeszcze zbierzmy sobie to. Po co to tak kisić? No i teraz macie chwilkę na przyjrzenie się temu wszystkiemu. Okej, okay, no to przechodzimy do kampanii dla bohaterów. Jak widzicie, nasz bohater teraz ma czarny ubiór, tak jak trochę ninja, bo on teraz takim... Właściwie on zawsze takim ninja będzie. No i te lodowe włosy na czarno, świetnie to się komponuje po prostu. Trochę za blisko stanąłem. Nie, no tak mnie wywaliło. A że od razu miałem zasięg, no to
Od razu sobie weźmy to, żeby nie czekać później. Żeby nie ciąć filmu, żebym ja też nie musiał czekać z nagrywaniem dźwięku. Bo to tak jednym ciągiem oglądam praktycznie i nagrywam, prawda? Bo nie chce mi się tak skakać po filmie, żeby patrzeć tego, a później jeszcze nagrywać jeszcze raz coś i... Rozumiecie. A jak nie, to o to właśnie mi chodzi. Że... no trudne to zrozumieć. Tak samo jak to, żeby tak skakać po filmie, wynajdywać odpowiedni moment i w nim dopiero gadać. Nie wiem, tak mówić raczej do tych filmowych urywków. No wiecie, jak już jest pocięty i dopiero do tego mówić. Ja wolę raczej tak nagrać razem i wtedy pociąć i odpowiednio przyłożyć ścieżkę dźwiękową do audio. Do wideo, przepraszam. No, w najlepszym się zdarza. No, co poradzisz, no. Różnica jest tylko taka, że walczymy z tymi pomocnikami Mistera Freeza, a nie gwiezdnymi szafirami. I nie musimy nic tam zbierać, tylko po prostu zabijamy ich i odlatujemy. No. Nasz lodowy... lodowa jaszczurka latająca. No to ten. Odlatuje, a inni odchodzą po prostu. A co do imienia i nazwiska tego... jego... jeszcze nie mam do końca sprecyzowane. Mam... myślę, że to będzie jakiś Chińczyk, Zenlong, ale no jeszcze nad tym pomyślę. No i zafascynowany trochę japońską kulturą, no że ninjom został, prawda? A jeszcze taki disclaimer, dygresja. Obydwie te postacie, które widzi się na YouTubie, którymi gram, pochodzą z wymiaru 65. O, już jest to, ale może jeszcze jakieś nam się uda kogoś zniszczyć, zanim nas weźmie do tej instancji. A 65 po prostu pochodzi od tego, że dinozaury wymarły 65 milionów lat temu. I to kolega stworzył ten świat dla mnie. Tak trochę. Dobra. Jeszcze ktoś tam wybiera. No to możemy mieć jeszcze czas na ostatnie. Uda się. Albo czasem tak jest, wiecie. Jeśli nie skończymy, a nas od razu weźmie do instancji, no to przepada. Oho, udało się. Pięknie. Idealnie. Gites. Tutaj są zamknięte na początku. I takie piękne dzieło. To jest jednak trudniejsza misja, ponieważ Mr. Freeze strzela tym swoim działem, które praktycznie zamraża tych nasze postacie, naszych graczy i ten. I nie można się z tego uwolnić. A tam, jak widzieliście wcześniej, no to złapała nas Carol Ferris w takie jakieś różowe kajdany. No to można było się spowiedzieć. A w ogóle też zmieniłem sobie oprócz Numlocka na Control do zwiększenia prędkości ochronę, blok z shifta na wciśnięcie kółka, no bo teraz nowa myszka, no to działa. Ładnie, fajnie, piękny fungiel nieśmigany. A może śmiga? No, w każdym razie ona tak śmiga, no to musi być śmigany. Dobra. No i temu jest łatwiej po prostu. Nie myli się wtedy z caps lockiem. A wciskanie caps locka jest najbardziej wkurzające. Każdy się ze mną zgodzi, prawda? No i po zakończeniu misji oczywiście przychodzi nam zobaczenie fantów.
Wings of Glitter, Style Glittery Wings. Oj, zobaczcie. To jest coś niesamowitego i macie teraz czas dla siebie. Dobrze, i to by było by na tyle, jak na dzisiaj. Dziękuję Wam z całego serca, że ze mną byliście, a z całego serca walentynki. Oczywiście. Dziękuję wszystkim, którzy oglądają, którzy subskrybują, którzy komentują. Pamiętajcie, komentujcie, oglądajcie i subskrybujcie. To jest najlepsze, co można zrobić. I pamiętajcie oczywiście, żeby udostępnić ten film wszystkim znajomym, wszystkim członkom rodziny i komu jeszcze chcecie. Pa. Do następnego. O, nie ma lagów. Lag. Ja cię zrzuciłem. Dyrek, daj mi dobra, sam se dam. Nie ma pan k***a, nie ma pan czym pchać, nie ma pan k***a. Dobra, już przejdziemy, nie chcemy... Nie mów tak brzydko. Chodź, chodź, tu już ci zrobiliśmy dróżkę, żeby nie było, bo nie będziemy marnować całego odcinka.